Ponad 600 wykonawców wzięło w tym roku udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier w Suwałkach. To jeden z najpopularniejszych i cenionych w Europie festiwali, skierowany do dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych i wokalnych oraz solistów w wieku 6 do 25 lat. W rywalizacji wzięły udział dzieci i młodzież z całej Polski, ukraińskiego Lwowa, Litwy i Austrii. W sobotę 28 maja odbył się koncert finałowy i podsumowanie. Nad całością czuwała Bożena Kamińska, dyrektor festiwalu. Tegoroczna edycja przebiega bardzo sprawnie i ta energia śpiewu, tańca przez te kilka dni udziela się wszystkim. To taka pozytywna energia, która napawa optymizmem i chęcią do dalszych działań. Prezentacja pasji i talentów młodych wykonawców z całej Polski, jak również z Litwy, Ukrainy i Austrii w tym roku daje nam również taki impuls do kolejnego przygotowywania się festiwalu po 2 latach słabszych edycji z powodu pandemii.